Sławę, legiony, sława i chwała, z tej strony Młoteczka, na waszych ekranach kolejny Nie śpię, bo unboxuję! I mam trzy paczuszki do zunboxowania. Pozdrawiam widzów bardzo serdecznie, tych, którzy oczywiście te paczuszki wysłali i tych, którzy oglądają. I tak na wstępie chciałabym powiedzieć, że zaczniemy sobie paczuszką od wnuka, a następna w kolejności powinna być paczuszka ta, która leżała 2 tygodnie na poczcie. Ale... nie wiem, która to jest, więc wyrandomuję jedną z tych dwóch. Tak, dobrze słyszeliście, jedna paczka leżała 2 tygodnie na poczcie, a paczka od wnuka chyba leżała 3 tygodnie u mnie na biurku. Także wnuku, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i dziękuję Ci za paczuszkę. Z tego co wiem, to jest to paczuszka na dzień babci, który był dawno temu. Ale wnuku się na mnie nie pogniewa, on wie, że ja ostatnio nie mam czasu na życie, a co dopiero na unboxingi. Wnuku może docenić to, że nie rozpakowałam, tak wiecie, na hura, bo byłam ciekawa, co jest w środku, tylko dzielnie przeczekałam, aż znajdę czas na unboxowanie. Jedyne 3 tygodnie. O, rety, dobra. Koniec tego wstępowania. Poszerzyłam trochę swój asortyment o dodatkowe nożyczki. Wynika to z tego, że są fajne, ostre i malutkie, być może się przydadzą, ale standardowo te nożyczory... Chyba nie powinnam tego tym ciąć, dlatego, że są to nożyczki do materiału. A ja miałam takie z zieloną rączką do unboxingów, ale może ten jeden, jedyny raz nic się nie stanie. Jak zwykle, lewa rączka. Nie ma co się z tym migdalić. Poszło. Dobra, ta paczuszka sobie spadnie na chwilę. Mam nadzieję, że widz, który ją wysłał, się nie obrazi. I wchodzi paczuszka od wnuka. Już tam czuję koczoladę. Ha! Proszę Was. Kto tak inny umie koczoladę wyczuć jak ja? Pyszna, z orzechami. Pewnie matka przyjdzie i mi zeżre. I szczury mi zeżrą. Ostatnio jestem na diecie zwierzęcej, więc czekolada bardzo się przyda. Ten, kto nie wie, czym jest dieta zwierzęca, już śpieszę wytłumaczyć. Otóż idziecie do lodówki, wyciągacie jedzenie, zamykacie lodówkę, a tam siedzi pies, kot i szczury. I jecie 1/3 z tego, co wyciągnęliście z lodówki. O, coś tu jest zapakowanego, ale chwila. Piękna różowa kartka! Piękna różowa kartka! Wyłaź! No, koczoladę wyjęłam jedną ręką, ale jak widać, kartka nie chce wyjść. Jest! Dla babci kochanej! A w ogóle przypomniało mi się, że na kopercie od wnuka było napisane Młotka Matka Rudego. Czyli... Właściwie to jest Rudy. Rudy to jest ojciec wnuka. O, tak by było. Nie wiem, czy to mogę przeczytać, ale tak Wam tylko przejadę bardzo szybko. Babciu, w dniu Twojego święta. Szczere i serdeczne życzenia długich lat przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości, dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego, co najpiękniejsze w życiu. Wnuk. Ależ on pisze. Normalnie dostanie lanie. Wnuku, twoja babcia ci mówi, ażebyś się ładniej podpisywał, bo gryzmolisz. Dobra, jest dla babci kochanej, dziękuję. Śliczna różowa karteczka. Ach, pójdzie do kolekcji karteczek od widzów. Dziękuję. Swoją drogą bardzo lubię od Was dostawać listy i karteczki. To jest takie urocze. Będę miała pamiątkę do końca życia, chyba że zrobicie mi taką wielką makulaturę do sufitu, to wtedy zacznę przebierać. Ci, którzy dali mi fajne prezenty na unboxing, to zostają, a ci, którzy nie, to zrobią wypad. Dobra, tutaj jest list, który sobie teraz przeczytam i zobaczę, czy mogę Wam przeczytać. No, jak zapewne wiecie, jest mały problem z patrzeniem przez telefon i czytaniem, więc będę mniej dzielna, że wnuku pisze, jak pisze, no to wiadomo. Zaraz, o, może tak będzie mi łatwiej. O, dobrze. Cieszę się, że nie ma frontowej kamery, bo byście mieli akurat skierowaną na moje cycki. Ha! Ale Was ominęło. Dobrze. Droga Młociu, skoro mój niecny plan stalkingu poszedł w pikochać, tak tu jest chyba napisane, jako syn Rudego i jedyny wnuk na tym kanale chcę Ci złożyć życzenia z okazji Dnia Babci, Prababci, Pradziadkowi w sumie też. Tu chyba jest tak napisane. Bym mógł. Wnuku! Naucz się pisać ładnie z przecinkami, tak żeby się mieściło na kartce.
Dziękuję ślicznie. Wnuku, za życzenia najlepsze na świecie. Oczywiście to zostawię sobie na pamiątkę, gdyż tutaj jest pokazane, jak pięknie piszesz. Jak będziesz starszy, to ci to, wiesz, wyjmę i powiem: o, wnuku, wnuku, kiedyś tak pisałeś, a teraz piszesz jeszcze gorzej. Dobra, z okazji tak zacnego święta wysyłam ci książkę, która jak się uzupełni twoją ekskluzywną serię. Powodzenia przy otwieraniu, twój wnuk. Tu chyba coś miało być innego napisane, niestety wnuku nie jestem w stanie rozczytać. Przepraszam. Naucz się pisać. Trzeba było ładnie, wiesz, piórko, kałamarzyk i jechać, a nie. Aha, no tak, rzeczywiście, powodzenia z otwieraniem. O, najlepiej jeszcze, kurczę, skubaniec czymś owinął, ale ja tutaj mam sprzęcior, ja to ogarnę. Już wprawa jest. Często mnie pytacie w komentarzach: Młotka, czemu to robisz lewą ręką? Znaczy, w sensie unboxujesz. Bo to, którą ręką robię, to jedną rzecz, o której właśnie pomyśleliście, to nie wasza sprawa. I powiem wam jeszcze raz. Bo jakbym to robiła po ludzku, normalnie, prawą ręką, to byłoby nudno. A tak to mogę się skaleczyć, coś sobie obciąć, powkurzać się trochę. No dobra. No dobra, coś tu jest. Aj, wnuku, nie tak cię babcia uczyła paczki pakować. Spokojnie sobie z tym poradzę. Dobra, ja wam tu zrobię jakiegoś timelapsa, bo pewnie to trochę zajmie. Jest to dla ciebie wyzwanie? Ani trochę, wnuku. Znając życie, to jakiś trolling i wcale nie ostatnie. Ha! Wiedziałam! Wnuku, proszę cię, nie ucz trola, troli robić. Ja wiedziałam, że tak będzie, jeśli założy się, że pod spodem jest jeszcze jedna warstwa. Być może, bo już jest dosyć jasne. Jest coś niebieskiego. Ma takie lilijki. Więc może to jest książka do historii, albo karty do gry, albo gra planszowa. Ale by było fajnie, jakbyście mi planszówki wysyłali, ale one są piekielnie drogie. Więc nawet nie próbuję was namówić. Ja tak bardzo lubię planszówki. Mogłabym wam wtedy zrobić, wiecie, let's play'e manualne, analogowe. Średniowieczne zamki. Widzicie, jak Młocia wszystko wie? Zobaczyłam lilijki i już wiem, czym to pachnie. I jest to książka, czekajcie, muszę sobie tak, o, wziąć tak kamerę i tak czytać. Książka w kształcie średniowiecznego zamku wyjaśni ci, w jaki sposób budowano ówczesne twierdze i jaka była ich główna rola. Tak, będę się uczyć o zamkach. Proszę. Tylko nie zrobię wam Poczytaj mi, Młociu. Chyba, że najpierw zrobię Poczytaj mi, Młociu z wielorybów, a później Poczytaj mi, Młociu z średniowiecznych zamków. Ale zważywszy na to, że paczkę od wnuka otwierałam 3 tygodnie, a jedna paczka 2 tygodnie leżała na poczcie, to może być słabo. Dziękuję, wnuku. Czekaj, zrobię małe cięcie. Ja to rozpakuję 2 rączkami, żeby tego nie zniszczyć. I zobaczymy, jak to wygląda w środku. I jestem, nawet nie musiałam tego rozpakowywać, bo okazało się, że to nie ma folijki, tylko mi się coś przywidziało. Natomiast tutaj taki heheszek od wnuka, możecie sobie zobaczyć, nawiązanie do ostatniej części Tifa. Bardzo ci dziękuję, wnuku, ty tego nie usłyszałeś, ale jak otwierałam to i zobaczyłam ten zamek, który ma 4 wieże,
To pomyślałam, o, jakie fajne, przydałaby mi się taka mapa w TIFF-ie. No i mam, proszę, jak znalazł. Dziękuję ślicznie, nawet jest podpisane, wszystko widzicie? Jak ładnie. Wnuku się postarał i to pewnie jestem ja. Ja, dziękuję wnuku, jest na propsie wszystko. Będę się edukować, obiecuję. Ja tam lubię średniowieczne zamki. I historia też nie jest najgorsza, więc chętnie odgrzebię historię gdzieś tam zapisaną u mnie w mózgu, wyniesioną ze szkoły podstawowej i średniej. Dobra. Tutaj coś jeszcze chyba było, ale się urwało. Obiecuję wnuku, że poszukam. Tymczasem dziękuję Ci za paczuszkę na Dzień Babci. Mam nadzieję, że bardzo się na mnie nie gniewasz, że z małym lagiem zunboxowałam. Dziękuję Ci za karteczkę, za życzenia, za czekoladkę, no i oczywiście za mapę do TIFF-a. Mapa do TIFF-a najlepiej. Lecimy dalej. Teraz na warsztat poleci ta paczuszka od Patrycji z Warszawy, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Jakby ją tu otworzyć, żeby nie rozwalić tego, co jest w środku. No, od tej strony lecimy. Spróbuję najpierw tymi nożyczkami. Tam jest coś tak bardzo przy brzegu i ja się boję, że to udziabię. Byłoby wtedy smutno. Tak jak te przekąski ostatnio. Nie wiem, czy to widzieliście, czy wycięłam. Koczolada następna! Dużo koczolady z Oreo w środku! Dziękuję, nie lubię Oreo, ale i tak będzie pyszne, bo to w końcu koczolada. No dobra, nie to, że nie lubię Oreo, ale nigdy jakoś mnie do siebie nie przekonały. Natomiast koczolada z Oreo ma szansę być smaczna. Później spróbuję i Wam powiem, czy jest dobra. Chociaż zakładam, że jest. Dobra. Jeszcze więcej książek! Tak! I jest list w środku. Nie wiem, czy będę go teraz czytać. Chyba nie. Ale jest książeczka. Dziękuję ślicznie. Wy tego nie wiecie, ale wysyłając książki robicie i mi, i mojej mamie dobrze, bo obie czytamy. I jest! Piesoł! Piesoł, dostajesz snaki i to te, które lubisz. Widzisz, jak ci wszyscy rozpieszczają? I wywalone śpi. Później Wam nagram, czy lubi snaki takie. Myślę, że lubi. Dobrze, są dentystyczne. Akurat mu jedzie z japy ostatnio. O, raty. I jest coś jeszcze? Nie ma! Pusta koperta. Wygrzebałam wszystko. A jeżeli było coś jeszcze, to Patrycja, napisz w komentarzach, zanim posprzątam. Okej. Okay. Dobrze. Patrycjo, dziękuję Ci za snaki dla psa. Pieseł będzie na pewno przeszczęśliwy. Za koczoladę z Oreo zaraz spróbuję i powiem, czy jest smaczna. I za książeczkę dziękuję i ja, i mama. Na pewno super, bo coś to trąci jakimś kryminałem. Zobaczymy z tyłu. Na pewno jest napisane thriller. I bardzo dobrze. To lubimy. Dziękuję. Idę zobaczyć liścik. Przeczytałam listę od Patrycji. Bardzo ładny list. Takie lubię najbardziej. Oczywiście pisane odręcznie. Pisze ładniej niż wnuku. Wnuku, nie gniewaj się. I spróbowałam koczolady i koczolada jest naprawdę pyszna i na propsie i zupełnie nie smakuje jak Oreo. Nom, nom, nom. Dobra, zglamałam koczoladę. Lecimy z następną paczuszką. Niestety nie wiem od kogo, bo się wytarło. Ale w środku na pewno jest list, albo chociaż jakaś karteluszka. Z tymi paczuszkami radzę sobie tak. Ha! Już myślałam, że znowu jest tak jak u wnuka, zapakowywane. Ale tutaj widzę chociaż kawałek jakiejś litości zaszło w moją stronę. I mamy pudełeczko. Nie znam, więc pewnie po butach. W sumie ładne. Pewnie wrzucę do niego jakieś kredki. Otwieramy. Jaj! Fanart! To jest to, co młoteczki lubią najbardziej. Madzia! I jaskinę jako wieloryby. Super! I szafa? Jaka szafa? Chyba nawiązanie do tego, że ja w szafie siedziałam, a nie siedziałam pod biurkiem? Nieistotne! Fanart najsuper, śliczny.
Trafi do kolekcji. Co tu jest napisane? Nie widzę. Dobrze. To fanart ląduje tutaj. A! Żeby mu krzywdy nie zrobić, bo ja takie rzeczy zbieram. Tak, wiem, z tym sentymentalną bułą. Jest też list. I jest to list od Bartka i Wiktorii. Tak, chyba pisali do mnie na Facebooku, że mogę chyba nawet to przeczytać. Lecimy. Droga Młociu, piszą do Ciebie dwie największe lamy, oczywiście zaraz po Tobie i kinie, Wiktoria i Bartek. Poznaliśmy Cię poprzez kinę z serii Simsów. Od razu poznaliśmy, że jesteś zajebista. Dziękuję. Mam nadzieję, że to dobrze czytam, bo te serduszka mi troszkę przeszkadzają, ale i tak są urocze. Oglądamy Cię od ponad roku. Wow! Jesteś najlepszym lekarstwem na nudę i chorobę, nawet jeśli zapominasz nagrywać filmy i wrzucasz je tak za rzadko. Dziękuję. Kochamy Twoje serie z koni, Twoją serię z kiną, Letnie wiatry, Namiętności, najlepsza seria ever. Uwielbiamy, jak razem z kiną robicie serię oraz nocne live'y, bo ja i kina najsuper. Dzięki Tobie odkrywamy, że lamienie to sztuka. O, w końcu ktoś mnie docenił. Pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie z Radomia. Mamy nadzieję, że paczka się spodobała. Nieważne, co jest w środku, napisaliście mi tak śliczną karteczkę, i tak piękny fanart, że nawet jakby tam była sztabka złota i platyny i wszystkiego, to i tak fanart kupił mnie najbardziej. O. PS. Przypomnij kinie, żeby odesłała autograf z unboxingu z dnia 12.11. Przypomnę jej na pewno. Pewnie gdzieś zgubiła Lamozaur 1 albo po prostu była chora, bo ona miała ostatnio troszkę ciężkie dni. Więc pogonię ją i pewnie razem wyślemy. Co mi przypomina, że ja miałam wysłać Oli autograf. I do dzisiaj tego nie zrobiłam. Przepraszam Cię, Olu, bardzo. Obiecuję, że zepnę dupę w końcu i to zrobię. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że tego nie było widać. Niestety było widać, więc trzeba będzie jakoś to wszystko pociąć. Dobrze, tu w środku jeszcze była koperta na autograf, ale ponieważ prawdopodobnie zaświeciłam adresem w kamerę, to było tutaj małe cięcie i mam nadzieję, że nigdzie więcej nie zaświeciłam. Będę musiała przejrzeć materiał, żeby nie było przypału. Lecimy, lecimy, lecimy. Co to jest? Pytanie, to dla mnie czy dla psa? Zaraz powącham i Wam powiem, czy dla mnie czy dla psa. Dla psa! Tak, pies dla Ciebie. Podniósł od razu już łeba. Co to jest? Jakieś chyba kosteczki. Interesujące. Dziękujemy. Będziemy testować. Dobrze. Pytanie dla mnie czy dla psa? Obstawiam, że dla psa. Dla mnie czy dla psa? Okej, nie no. To już wiem, że do wanny akurat. Dziękuję ślicznie. Lubię takie pierdoły. I co to jest? Żelki! Dziękuję, żelki najsuper! Nom, nom, nom! Świeczówki! To jest taki znicz troszeczkę. Będzie mi pasował do mojej kolekcji zniczy. A jak się skończy, to będę piła z niego wino. Dobrze, świeczówki śliczne. Dziękuję, ślicznia! To dla piesa. Akurat ostatnio zepsuł, więc bardzo mu się przyda. Dziękujemy. Mentosy! Gumę do rzucia. Dziękuję. Mamba! Kwaśna. Najlepsza, jaka istnieje. I uwaga, uwaga. Coś miętowego. Zgadnij co? Pewnie mentosy. I mam nadzieję, że to te klasyczne. A tu trolling i będą czekoladowe. Nie, są klasyczne. Najpyszniejsze. Tak, tak. Dziękuję. Ale oczywiście trzeba było zapakować dwa osobno, nie? Żeby się młotka na nagraniu męczyła. O, wydranie. Już działam w temacie. Ale już widzę, że tutaj jest mentos miętowy. Dziękuję ślicznie.
Lecimy dalej. Naśmieciłam, matka będzie mnie gonić. Twoja ulubiona koczolada! Pewnie z bakaliami. Uwaga, uwaga! O, 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 nawet dwie koczolady! Nie wierzę! Marabu! Ktoś tu był w Szwecji, albo chociaż w Ikei. Dziękuję. Marabu najpyszniej. I mleczna z Mikołajem. Dziękuję. Jak wy mnie dobrze znacie, muszę trochę chyba zamknąć paszczę na live'ach i na nagraniach, bo tutaj normalnie nie stalkujecie mnie, a i tak wszystko o mnie wiecie. Dobrze, twoje ulubione ciasteczka cynamonowe. I mam nadzieję, mam szczerą nadzieję, że one są jakoś tak zwyczajnie pakowane i są dokładnie takie jak trzeba. I to nie jest ta paczka, która leżała 2 tygodnie na poczcie i tam nie ma nic żywego w środku. Uwaga, chwila prawdy. Uff, zapakowane. Dobra. Oczywiście. Skąd wy wiecie takie rzeczy, że ja najbardziej lubię herbatniki korzenne? Pycha. Om, nom, nom. O, rety Jezu, jak mi dupa urośnie. Najpyszniejsze herbatniki ever. Dziękuję ślicznie. Będę się obżerać. Ja i pies jesteśmy wam dozgonnie wdzięczni. Dobra. Jeszcze taki szybki rekonesans. Rekonesans, trudne słowo. Czy ja tu nic nie pominęłam? Nic nie pominęłam. Była to paczuszka od Wiktorii i Bartka, którym bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za herbatniczki. Najpyszniejsze na świecie. Ciąguty. Najpyszniejsze na świecie. Piłkę dla psa. Najpyszniejszą na świecie. Też kawałek spróbuję. Nie, nie zrobię tego. Rzeczory dla psa, które nie wiem czym są, ale po zapachu stwierdzam, że to dla niego. Serduszka do kąpieli i zabaweczka. I koczoladę najpyszniejszą marabu na świecie. Mentoski oraz zwykłą koczoladę i masę gumę do rzucia i świeczuszki. Nożyczki były moje. Tak. Wszystko. Byłam dzielna, rozpakowałam. Możecie sobie zerknąć jeszcze. O, rety. Wnuku. Wiktorio, Bartku, Patrycjo, dziękuję wam serdecznie za paczuszki dla mnie, jak zwykle ucieszyły mnie. Bardzo, bardzo, bardzo. Oczywiście autografy wyślę. Na koniec pokażę wam po raz ostatni najwspanialszego fanarta. Piękny, wspaniały, najlepszy. Przykleję go sobie na lodówkę. Zrobię to, obiecuję. Wnukowi dziękuję za edukację historyczną, Patrycji za książeczkę najbardziej, Wiktorii i Bartkowi za fanarta, który jest absolutnie bezbłędny. Absurd, dziękuję za wszystko. Więc ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama. Do następnego unboxingu lewą rączką. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć. Uwaga, uwaga. Crash test pyszności dla psa. Umrzyj. Wstań. Już wszystko naraz zrobisz. Łapę podaj. Bardzo ładnie. Umrzyj. Umrzyj całkiem. Całkiem umrzyj. Nie szczekaj na mnie. Całkiem umrzyj. Umrzyj. No. A kotulek nic nie dostał, bo jest lujem. Tak? Możesz powąchać mój palec po jedzeniu dla psa.